Dobry wieczór Państwu. To jest taka druga część dzisiejszego dnia w czasie Festiwalu Góry Literatury, kiedy chcemy nisko pokłonić się i jak najpoważniej porozmawiać z ofiarami wojny w Ukrainie, o ofiarach wojny w Ukrainie. Nie boimy się takich słów jak morderstwo, ludobójstwo. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze gościnie się ze mną zgodzą, a porozmawiam z znakomitymi pisarkami ukraińskimi, z Wiktorią Ameliną. Dobry wieczór. Z Natalką Śniadanko. Dobry wieczór. Rozmowę przetłumaczy Anna Ursulenko. Dobry wieczór. Jak Państwo pewnie wyczytaliście już w materiałach festiwalowych, program festiwalu był właściwie domknięty przed wybuchem wojny. I to był bardzo już w lutym ułożony, wydawało nam się stabilnie i wydawało nam się, że będzie podejmował tematy, które z punktu widzenia kłopotów dzisiejszej Polski czy dzisiejszej Europy będą brzmiały z tej sceny, z naszych scen festiwalowych najmocniej. No a później wybuchła wojna i troszkę to musieliśmy zweryfikować. Umówiłem się z naszymi gościniami, że nie będziemy mówić o ich książkach. Wiktoria Amelina jest autorką jednej książki, czy jednej opublikowanej po polsku, jak na razie. Natalka Śniadanko ma ich więcej, ale one ukazały się stosunkowo dawno temu. Co z przyjemnością mogę teraz powiedzieć, że będziesz miała na jesień nową książkę po polsku, z czego się bardzo cieszymy. Tylko porozmawiamy sobie o wojnie i porozmawiamy sobie o tym, co zdaje się znowu po tych paru miesiącach mocnej zrywu Polaków i Europy, jeśli idzie o pomoc Ukrainie, zdaje się znowu znikać i weszło nam w jakiś tryb naturalny, tak jakbyśmy się wszyscy znowu pogodzili z wojną. No tak, tak, no coś tam się dzieje, no tam jakieś rzeczy się... Jakieś rzeczy się zdarzają. Całe pasmo ukraińskie, na które Państwa zapraszamy na tym festiwalu, a które rozpoczęła Dagadana przed chwilą na górze, to jest próba powrotu do tego momentu, który, myślę, dobrze pamiętamy, do 24 lutego tego roku i do tego samego stanu, w którym się wtedy znaleźliśmy. Naszym obowiązkiem, nie dobrą wolą, ani nie jakimś pomysłem na życie, jest wciąż pamiętać, że w Ukrainie są codziennie mordowani ludzie. I bardzo Wam dziękuję, że przyjechałyście i że będziemy mogli o tym porozmawiać. Pierwsze pytanie do obu pań. Najpierw poproszę Wiktorię o odpowiedź. Każda z Was znalazła się... A jeszcze tylko nawias. Przepraszamy, że nie ma z nami Tani Malarczuk. Tania dostała COVID-u. Czyli jakby mało było wojny, to jeszcze zachorowała na COVID. Ale czuję się lepiej, ja naprawdę nie mogła przyjechać. Każda z Was w momencie wybuchu tej wojny gdzieś się znajdowała, coś robiła. Żyła, wybaczcie to słowo, normalnie. Planowała. Stawiała się nad przyszłością swoją, swoich dzieci, pisała. No i nagle wybucha wojna. Wiktoria, gdzie wtedy byłaś? Dzień dobry. Dziękuję. Власне, коли почалася війна, я була в таксі, яке везло мене в аеропорт. Я мала повертатися з Єгипту до України. Gdy wybuchła wojna, znajdowałam się w taksówce, która wiozła mnie na lotnisko. Miałam wracać z Egiptu do kraju.
Коли ми приїхали в аеропорт, то з'ясувалося, що летіти ми вже не можемо, що літаки до України більше не літають. Gdy dotarliśmy na lotnisko, okazało się, że już nie możemy wrócić, ponieważ samoloty nie latają w Ukrainie. Może wy pamiętacie taki film Terminal, kiedy człowiek zastrzał w terminali, tomu, że on nie miał krainy, w jaką on mógłby powrócić się. Może państwo pamiętają taki film Terminal, gdzie mężczyzna, główny bohater, utkwił, ugrzązł w terminale, bo nie mógł wrócić. Ну і власне ми перебували кілька годин в такому фільмі. Ну і właściwie przez kilka godzin znajdowaliśmy się w takim filmie. Потім нас відвезли в готелі, і єгиптяни готові були оплачувати для українців готелі. Ми могли би залишатися біля моря, але це було жахливе враження, тому що це був красивий готель на березі моря, заповнений ридаючими українцями. Wróciliśmy do hotelu i Egipcjanie byli gotowi opłacić Ukraińcom pobyt w tym hotelu, ale jednak to było okropne wrażenie, ponieważ to był piękny, wspaniały hotel, ale pełen płaczących Ukraińców. I właśnie ja nie mogła tego wytrzymać i tymże wieczorem my kupili kwitki do Праги, і я вперше заплакала в аеропорту Праги, тому що я сказала синові, що ми вдома. Не могла цього витримати, dlatego того самого вечора купіліśmy білети до Праги і по раз перший właśnie там в Празі заплакала, powiedziałam до сина, jesteśmy в domu. Він запитав мене, але ж це не Україна, а я відповіла йому, але ж це Європа. Syn wtedy powiedział, przecież nie jesteśmy w Ukrainie, a ja mu odparłam, jesteśmy w Europie. Wtedy mój syn zostaje się tu u was w Polsce, w Krakowie, a ja powrócę się w Ukrainę. I od tamtego dnia mój syn pozostaje tutaj u państwa w Polsce, w Krakowie, ja natomiast wróciłam do Lwowa. Ну, хочу також при нагоді знову ж таки подякувати всім полякам, Польщі за те, як багато українців ви прийняли, як багато ви нам допомагаєте, і зокрема зброєю. І хочу при оказії подякувати всім полякам, Польщі за то, іле нас прийнялище раз за то, як допомагаєте Україні, між іншими броню. Але мені було важливо повернутися в Україну, і завдяки моїй мамі, яка залишається сином, я можу бути в Україні. І дуже важливо не забувати, що найважливіше підтримати Україну, щоб вона перемогла, і всі українці мали можливість повернутися додому. Dla mnie powrót do Ukrainy był bardzo istotny. Mogłam to zrobić dzięki mojej mamie, która pozostaje z moim synem w Krakowie. I to, co musimy pamiętać, najważniejsze to jest pomoc dla Ukrainy, żeby mój kraj mógł zwyciężyć. Dziękuję. Natalka, 24 lutego tego roku, co robiłaś? Dzień dobry wszystkim. Też chcę podziękować, że tak licznie tutaj przyszliście, mimo że jest zimno i są może ciekawsze rozrywki w tym miejscu. No, tak, mnóstwo osób tam stoi w kolejce jeszcze do podpisywania. Tak, widziałam też dużo ludzi w hotelach i przepełnione pociągi, które dalej pędzą tutaj, żeby mieć wakacje. Więc jestem bardzo wdzięczna, że chcecie posłuchać tutaj takich smutnych rzeczy, mimo że są wakacje i będziemy próbować mówić o tym dzielnie, rzeczowo i nie użalać się nad sobą zbyt mocno. Powtórzysz po ukraińsku, czy już zostajesz przy tak, polskim? Tak, ja będę mówić po ukraińsku, prosto to niby tak, ja było pierwsze przywitanie. Tak, będę mówić po ukraińsku, to było moje pierwsze przywitanie się. Насправді нас з Вікторією об'єднало на початку війни те, що ми обоє в певний момент опинилися в Кракові. To, co nas łączy z Wiktorią, to, że obie znalazłyśmy się na początku wojny w Krakowie. My, prawda, tam nie zostrzyły się. Wprawdzie nie spotkałyśmy się tam. Bo moja historia wyglądała dużo schorze, tylko ze znakom na wpakaj. Ponieważ moja historia wyglądała bardzo podobnie, ale na odwrót.
19 лютого, коли ще не було війни в Україні, і навпаки всі говорили про те, що вже двічі росіяни не прийшли на війну в Україні, отже, напевно, таки не прийдуть. 19 lutego, kiedy w Ukrainie jeszcze nie było wojny, wręcz odwrotnie, wszyscy twierdziliśmy, że wojny nie będzie, ponieważ Rosjanie dwukrotnie grozili, ale się nie stawili, więc twierdziliśmy, że i tym razem również się nie stawią na wojnę. Тому ми вирішили відпочити трохи від цих постійних погроз, нагнітання війни, страху, і поїхали до знайомих в Краків всією сім'єю. Мої діти, мій чоловік і я. Dlatego całą rodziną, moje dzieci, mój mąż, postanowiliśmy odpocząć od tych ciągłych gruźb, wojny, od strachu i postanowiliśmy pojechać na odpoczynek do Krakowa. Це була субота, ми приїхали на кордон і на той момент, всі вже зараз про це забули, але тоді ще дуже серйозно ставилися до всіх пандемічних заборон. Dotarliśmy do granicy i wówczas, teraz już o tym nie pamiętamy, ale wówczas bardzo serio traktowano jeszcze ograniczenia pandemiczne. My wszyscy byli szczepleni, mali boosterne dozy, mali testy, jakie potrzebno było mieć. Wszyscy oczywiście byliśmy zaszczepieni, mieliśmy dodatkowe dawki zrobione, wszelkie zaświadczenia mieliśmy. Але прикордонник польський виявився дуже ретельним і сказав, що та вакцина, якою був щеплений мій син, такої вакцини немає в нього в списку дозволених в Польщі. Але пограничник дуже поважно трактував своє завдання і повідомив, що та доза, той лек, яким був щеплений мій син, не є відповідний для Європи. Таким чином ми опинилися в карантині, і цей карантин тривав від 19 лютого цілий наступний тиждень, а в четвер почалася війна. І в той спосіб вилондувалися на карантині, яка тривала від 19 лютого через цілий тиждень, а вже знаємо, що 24-го вибухла війна. Мій чоловік, схоже, як Вікторія, вирішив, що йому потрібно повернутися і бути в країні, зараз він на фронті. Ми поїхали далі. Мій муж, подібно як Вікторія, стверджив, що мусить вернутися до краю, обіцяє вальче на фронті. Ми натомість поїхали далі. Точніше, на початку ми думали, що ми справді будемо тиждень в Кракові, а на вихідних повернемося додому. Первотні плани закладали, що тиждень будемо в Кракові, потім вернемося додому. У нас з собою були дві маленькі валізки, ми спаковані були на дві ночі. Mieliśmy ze sobą dwie niewielkie walizki, spakowaliśmy się na kilka nocy. W środę, ostatni mirny wieczór, my z moją podrugą krakowską wyruszyli pójść w kino i za ironicznym zbiegiem obstawień to było kino Kijów w Krakowie. W środę, czyli w przededniu wojny, postanowiłyśmy razem z moją krakowską przyjaciółką pójść do kina i o ironio, то було кіно Київ. Того ж вечора до мене написала моя знайома, перекладачка з німецької на угорську, і запитала наступне. Знаєш, я їду на стипендію цілий місяць, цілий березень. Буде порожня квартира моя в Будапешті. Чи не хочеш ти приїхати і провести тут невеличку відпустку? Зрештою, мені потрібно, щоб хтось підливав квіти. Zadzwoniła też wtedy do mnie moja znajoma, tłumaczka z niemieckiego na węgierski i powiedziała, że wyjeżdża na miesiąc z Budapesztu, gdzie ma, czy będzie miała wolne mieszkanie. Zresztą potrzebuje kogoś, kto by podlewał kwiatki. W środę jakoś ja nie postawiła do tego seriozno, ale że w czwartek zrozumiała, że trzeba jechać. W środę nie potraktowałam poważnie tej propozycji, natomiast w czwartek zrozumiałam, że tak. Muszę tam jechać. Tam my probyli dwa tygodnie i після цього до мене звернулися з пропозицією з німецького літературного архіву в місті Марбах. Це таке абсолютно магічне, казкове місце, в якому кожен філолог мріє побувати. Там знаходяться рукописи Джойса, Кафки, Андруховича.
Rękopisy Andruchowicza. Tak. Vincenzo. Тобто це от якесь таке місце, в якому я все життя мріяла побувати. І тут вони звернулись до мене з пропозицією, чи не хочу я побути в них на стипендії, літературній стипендії. Spędziłam dwa tygodnie w Budapeszcie i wówczas zwróciło się do mnie niemieckie archiwum literackie, które się znajduje w mieście Marbach. Jest to absolutnie magiczne miasto i wspaniałe archiwum, w którym są przechowywane rękopisy Joyce'a, Kawki, Andruchowicza, Vincenza, czyli jest to takie miejsce wymarzone dla filologa. Zawsze marzyłam, by tam trafić i otrzymałam wtedy właśnie taką propozycję. Коли мої діти про це почули, вони пригадали мені нашу давню традицію. Ми, коли вони були менші, вчили з ними німецьку, і в нас щовечора ми сідали читати якусь книжку німецькою, і кожен перекладав сторінку з німецької на українську. Gdy moje dzieci usłyszały tej propozycji, to przypomniały naszą rodzinną dawną tradycję. Od dawna uczyliśmy się niemieckiego i co wieczoru siadaliśmy i każdy tłumaczył jedną stronę z niemieckiego na ukraiński. Однією з наших таких останніх книг була відома дуже в Німеччині історія про те, як єврейська родина тікала з передвоєнного Берліна. І jedną z ostatnich naszych książek była znana w Niemczech historia o żydowskiej rodzinie, która uciekała z Berlina. Цю історію написала донька відомого письменника і описувала свої дитячі враження. І діти мої сказали, в нас як в тій книжці, ми вже в третю країну їдемо. Бо вони так само спочатку виїхали з Берліна до Швейцарії, потім з Швейцарії до Франції, потім з Франції до Англії. I ta książka została napisana przez córkę znanego pisarza i moje dzieci powiedziały, słuchaj, no to nasz los wygląda tak jak ich los, ponieważ to już będzie nasz trzeci kraj. Ta rodzina, ta córka opisywała swoje wrażenia i historię swojej rodziny i oni też wędrowali z Berlina do Francji, z Francji do Szwajcarii i tak dalej. Зараз ми живемо в такому містечку, де народився Шілер, німецький поет, і там все пов'язано з цим Шілером. Наша адреса називається Гірка Шілера в перекладі. Моя донька ходить в гімназію імені Шілера, мій син вчиться в університеті. Все це було би просто чудово за інших обставин. Ну, а за тих обставин, які є, ми вчимося якось в цьому жити, радіти і продовжувати існувати. Мешкаємо в містечку, де уродився Шілер. В зв'язку з тим, все є зв'язане там з його іменем. Мешкаємо на вулиці, яка в тлумаченні се назива Пагорек Шілера. Моя córka ходить до гімназіум імені Шілера. Мій син студіє на університеті Шілера. I w innych okolicznościach to byłoby wspaniałe. Natomiast w tych okolicznościach, cóż, staramy się cieszyć tym i tak akceptować tę rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Wiecie Państwo, słuchając tych historii, ja sobie pomyślałem, że Boga, ja osobiście i wielu ludzi w Polsce robi to od lat. Ja powinienem dzisiaj siedzieć tutaj z Państwem, ze znakomitymi autorkami i rozmawiać o ich ostatnich książkach. Tak, powinniśmy rozmawiać o tym, co macie nam do powiedzenia o świecie, o rzeczywistości. Powinniśmy rozmawiać o tym, co nam daje literatura i dlaczego w ogóle się nią, dlaczego się w ogóle nią zajmujemy. Tymczasem słuchamy opowieści nienormalnych. Słuchamy opowieści o niemożliwości wyboru. To jest coś najgorszego dla literatury, najgorszego dla pisarzy. Nie możecie wybrać, tak? To jest tak naprawdę stało się coś, co zamknęło wam drogi do wolności, która jest no, sensem twórczości literackiej, sensem każdej sztuki. To jest oczywiście zrozumiałe. Ale jeśli już o tym rozmawiamy, to rozmawiajmy, bo tak trzeba. Tylko rozmawialiśmy wcześniej, chciałbym was zapytać o to tak zabrzmi ładnie. Rola artystek, rola pisarek, pisarzy
w sytuacji kryzysu. W tym sensie jesteście wolne, że możecie publikować. Wiktoria publikuje dużo po angielsku, Natalka dużo po niemiecku. Cały czas dzielą się swoimi myślami. Ale tytuł tego panelu, który Państwo przeczytaliście, który zaczerpnęliśmy od Natalki Śniadanko, to jest: nie jesteśmy dzisiaj pisarkami, nie jesteśmy poetkami, wszyscy jesteśmy żołnierzami. To dość grube jest. To znaczy, co, Wiktoria, jakim ty jesteś żołnierzem? Jaka jest rola pisarki, jaka jest rola osoby, która... artystki, która jednocześnie czuje, że ma obowiązki wobec swojego kraju, wobec swojego narodu, wobec świata również. Co dzisiaj robisz? Jak dzisiaj pisarka, artystka próbuje, przepraszam, to będzie uproszczenie, ale próbuje pomóc, próbuje zwyciężyć tę wojnę. Może to jest tak, może to jest właściwe. Jak Wiktoria Amelina dzisiaj zwycięża tę wojnę? Я, мабуть, все ж почну з того, що, звісно, бути солдатами, та жолдіжами – це метафора, але я не певна, що я заслуговую на цю метафору, бо я пам'ятаю, що багато, достатня кількість письменників, журналістів, або, наприклад, чоловік Наталки справді є солдатами, і я пам'ятаю, що це означає. Zacznę jednak od tego, że to, że jestem żołnierzem, to jest metafora, ale nie jestem pewna, czy zasługuję na nią, ponieważ pamiętam o tym, że wielu pisarzy, dziennikarzy, na przykład mąż Natalki, są faktycznie żołnierzami, są na froncie. І що це означає не лише ризик смерті, яку ми сприймаємо як героїчну, але це також означає необхідність жити в окопі, який ти власноруч вирив, тебе їдять комарі. Це просто неймовірно важке життя, і ми не знаємо, скільки воно триватиме. І бути на фронті не означає тільки ризик смерті, яку відбираємо як героїчну, але і конечність codziennego przebywania na wojnie, czyli żyjesz, mieszkasz w okopach, gryzą cię komary i tak to wygląda. І мені важливо, мабуть, назвати хоч кілька імен тих, хто не приїхав на фестиваль з українських письменників, тому що вони, власне, в окопах. І це, наприклад, Артем Чех, Артем Чапай, Артем Полежака або Богдан Коломійчук. І для мене дуже важливе вимінення imion, nazwisk tych osób, które nie mogły przyjechać na festiwal, właśnie dlatego, że są na froncie. I jest to Artem Artem Czapaj, Poleżaka czy Bohdan Kolomijec. Kolomijczuk, tak. Kolomijczuk, przepraszam. Я, власне, коли приїхала в Україну, то пробувала допомагати по-різному, але врешті березень провела на складі з тактичною медициною і допомагала з доправленням медичних препаратів і аптечок в фронтові зони. Planowałam na różne sposoby pomagać Ukrainie, armii. Ostatecznie cały marzec spędziłam właściwie w magazynie medycyny taktycznej, a więc zajmowałam się dostarczaniem preparatów medycznych, apteczek na linię frontu. І зі мною аптечки збирали інші письменники або, наприклад, виконавча директорка українського пен-клубу. I te apteczki kompletowali razem ze mną inni pisarze, między innymi dyrektor wykonawcza PEN Klubu Ukrainy.
Потім все більше мені почали люди говорити, що все-таки кожен має робити свою справу і потрібно починати писати. Але на початку було взагалі незрозуміло, чи ми зможемо колись ще писати тексти. Później coraz więcej osób zaczęło mi mówić, że każdy powinien wykonywać sprawę, w której przyniesie jak najwięcej korzyści, czyli że powinnam zacząć pisać. Jednak na początku to nie było dla mnie jasne, czy po tym wszystkim będziemy potrafili zacząć pisać od nowa. A zaraz ja zajmuję się tym, że piszę книжку про жінок, які документують воєнні злочини. Teraz zajmuję się tym, że piszę książkę o kobietach, które dokumentują przestępstwa czy zbrodnie wojenne. Власне, я спершу хотіла також долучитися до волонтерів, які вимірюють воронки від снарядів, знімають відео результатів обстрілів або опитують жертв катувань. Właściwie najpierw chciałam dołączyć do tych wolontariuszy, którzy zajmują się tym, że na przykład mierzą leje po pociskach, czy przeprowadzają rozmowy z ofiarami zbrodni wojennych. Ale zrozumiała, że ja przynoszę większą korzyść, jeśli ja opiszę tę borytbę za szans na sprawiedliwość. Кажу тільки про шанс на справедливість, тому що зараз абсолютно неочевидно, що ті, хто скоїли просто десятки тисяч, якщо не сотні тисяч воєнних злочинів, злочинів проти людяності, можуть бути справді покарані. Ale zdałam sobie sprawę, że więcej korzyści przyniosę, gdy zacznę opisywać działalność tych, którzy walczą o szansę na sprawiedliwość. Mówię wyłącznie na razie o szansie, ponieważ nie jestem w tej chwili przekonana, że ci, którzy popełnili kilkadziesiąt tysięcy albo i kilkaset tysięcy zbrodni wojennych, rzeczywiście zostaną ukarani. Власне, ja... Відомій правозахисниці Олександрі Матвійчук так і пояснила, чому хочу писати, зокрема, про її роботу. Я сказала, що я не певна, що всі жертви отримають справедливість, але якщо ми програємо в цій битві про справедливість, принаймні залишиться історія про те, як ми за неї боролися. Dlatego właśnie w ten sposób tłumaczyłam między innymi znanej obrończyni praw człowieka, czyli Aleksandrze Matwiejczuk, dlaczego chce pisać o jej pracy, ponieważ nawet jeżeli ofiary tych zbrodni nie zostaną pomszczone, nie doczekają się sprawiedliwości, to przynajmniej zostanie opisana praca ludzi, którzy walczą o tę sprawiedliwość. Також є жінки, правозахисниці та журналістки, які документували воєнні злочини росіян з 2014 року. Ви, звісно, знаєте, що війна, перша фаза війни почалася в 2014 році. Oczywiście jest też wiele dziennikarek oraz obrończyń praw człowieka, które dokumentowały zbrodnie rosyjskiej armii już od 2014 roku. Państwo oczywiście wiedzą, że wojna się zaczęła właśnie wtedy. Ale w lutym 2022 roku oni obrali przerwać swoją działalność z dokumentowania wojennych zločinów i natomiast spróbować popередzać nowe wojenne zločiny, tobto oni przyjednali się do Zbrojnych Sił Ukrainy. Z nimi ja też rozmawiam pro ich wybór. Ale te kobiety w lutym 2022 roku wybrały inną drogę. One twierdziły, że już nie będą dokumentować zbrodnie wojenne Rosjan, jednak spróbują zapobiegać im i dlatego dołączyły do szeregów armii ukraińskiej. Z nimi również przeprowadzam rozmowy. На цьому прекрасному фестивалі було багато дискусій на тему фемінізму і така прекрасна феміністична книжка, як «Імпозіон», презентувалася. І мені до цих дискусій важливо додати той факт, що в українській армії 30% складають жінки.
Na tym wspaniałym festiwalu odbywają się wyjątkowe rozmowy o feminizmie. Została zaprezentowana feministyczna książka Impuzjon. I chciałabym do tej dyskusji o feminizmie dodać fakt, iż w armii ukraińskiej służy 30% kobiet. Також, мабуть, варто сказати, що українські письменники і письменниці відновили літературні зустрічі в Україні. Варто теж підкреслити, що українські писарі і писарки відновили споткання літературні. І не тільки в тих містах, які є порівняно безпечними. Безпечних міст, звісно, в Україні немає. Але, власне, літературні зустрічі зараз відбуваються і в таких містах, як Харків або Чернігів. І не тільки те споткання відбуваються не тільки в містах, які са умовно безпечні, бо немає в Україні міст абсолютно безпечних, але również в таких містах, як Харків чи Чернігів. І нам видається дуже важливим зустрічатися з читачами і говорити про українську культуру, про європейську культуру, наприклад, в Харкові, тому що таким чином ми позначаємо, що ми незламні і готові, власне, ризикувати навіть і своїм життям для того, щоб продовжувати говорити про українську літературу. Розмовляємо підчас таких спотканень о українській культурі, о європейській культурі. І видає нам ще, що є то огромне важне, понівж в той спосіб зазначаємо, підкреслюємо, що будемо стати до кінця і що єстесьмо готові ризикувати, би бронити власне нашого права до мовлення між іншими о тим. Нещодавно я була в театрі в Києві як глядачка і почалася повітряна тривога, але ніхто з глядачів не вийшов з залу. Ні, не в Харкові, в Києві. Podczas ostatniego spotkania w Kijowie mieliśmy takie spotkanie, zaczął się alarm przeciwlotniczy, ale nikt nie opuścił sali. Dziękuję. Kiedy w tej chwili Wiktoria opowiedziała o bardzo konkretnych rzeczach, które się w ciągu tych kilku miesięcy ułożyły jej w głowie i które się stały. Myśmy rozmawiali publicznie kilka miesięcy temu, niedługo po rozpoczęciu wojny. Wtedy spoglądałaś na to nieco inaczej. Wiadomo było, że to się musi unormować, że to musi znaleźć jakiś nawet taki projektowy charakter, no bo jesteśmy tylko ludźmi, musimy sobie to przynajmniej próbować zaplanować i robić rzeczy najlepsze, jakie robimy. Ale w ten czas byłaś cały czas w podróży i o tym też mówiliśmy chwilę wcześniej, przed spotkaniem. Natalka zwróciła uwagę na to, że w powieści Bieguni, znanej Państwu skądinąd autorki, która tam wciąż podpisuje, jest ta figura kobiety w biegunach, to jest kobieta, która jest w podróży niewidzialna. Ja nie będę oczywiście tego tematu bardziej rozwijał. Patrząc na Wiktorię, na Natalkę, na Tanię Malarczuk, na Katarzynę Babkinę czy Oksanę Zabuszko, na Haśkę Szyjan, na dziesiątki autorek ukraińskich dzisiaj. Wy jesteście w ciągłej podróży i z mojej perspektywy zaczyna to, nie gniewajcie się, ale to zaczyna wyglądać na takie szaleństwo. To znaczy ja znam autorki, które przesiadają się tylko z pociągów do pociągów. Nie chciałem, nikt z nas nie chciał, aby to wojna ujawniła kobietę w podróży. Ale tak jak Wiktoria opowiedziała nam po tym szaleństwie wszystkich podróży, dziesiątków spotkań autorskich, takich scen, w których bez przerwy opowiadają o tym, co się dzieje w Ukrainie, a nie o swojej literaturze. Ja to będę ciągle podkreślał. Bo z perspektywy naszej, z perspektywy czytelników, z perspektywy kultury stało się coś takiego, zakazano rozmowy o... Tak naprawdę zakazano rozmowy o książkach. To bardzo miłe, że odnawia się jakieś życie literackie w Ukrainie, ale wszyscy, jak tu siedzimy, mamy świadomość, że
Nie jest to szczególnie. Niech się tak dzieje. Chociaż lepiej schodźcie do schronów, wiesz? Schodźcie do schronów. Jak... Natalka, przypomnisz nam swoje podróże? Powiesz, jak, o czym ty opowiadasz? Gdzie jesteś? Do czego przekonujesz dzisiaj? W mnie сьогодні насправді відпустка. Я в Польщі і мені не треба пояснювати Україну. Tak naprawdę dzisiaj jestem na urlopie. Jestem w Polsce i nie muszę wyjaśnić, czym jest Ukraina. Переважна більшість моїх поїздок є по Німеччині, і там знання про Україну, розуміння того, що відбувається в Україні, є набагато менше, ніж в Польщі. Większość moich podróży odbywa się po Niemczech, a tam znajomość Ukrainy, rozumienie tego, co się odbywa w moim kraju, jest o wiele mniejsze. Це не означає, що люди не приймають українців, не співчувають, не підтримують, навпаки. Я не перший раз перебуваю в Німеччині, тоді, коли туди приїжджають військові біженці, але мені здається, що ще ніколи настільки солідарно і настільки самовіддано люди не допомагали біженцям. То не означає, що німці не спирають, не співчують, але... Muszę powiedzieć o niezwykłym poziomie empatii i solidarności. Nie po raz pierwszy jestem świadkiem tego, jak uchodźcy wojenni przybywają do Niemiec, ale muszę powiedzieć, że nigdy jeszcze nie widziałam takiej fali solidarności i wsparcia. Але попри те, постійно доводиться пояснювати Україну. Зараз я опинилася в тому містечку, яке знаходиться зовсім недалеко від містечка, в якому я колись була студенткою. Pomimo tego cały czas muszę tłumaczyć Ukrainę. Obecnie mieszkam w miasteczku, które się znajduje niedaleko od innego miasteczka, gdzie byłam jako studentka. Тоді все, звичайно, було набагато гірше, і навіть польську мову в університеті нам викладав швейцарець. Wówczas oczywiście wszystko wyglądało o wiele gorzej i nawet język polski na uniwersytecie wówczas wykładał nam człowiek ze Szwajcarii. Тобто неможливо було зрозуміти його ні німецькою, ні польською. Dlatego nie rozumieliśmy ani jego niemieckiego, ani polskiego. Тоді, якщо раптом заходила мова про те, звідки я, мені доводилось показувати це на карті. Wówczas, gdy ktoś pytał, skąd pochodzę, musiałam pokazywać to na mapie. І пояснювати, що це вже не Радянський Союз, що Радянського Союзу вже немає, а це було в 95-му році, тобто Радянського Союзу не було вже досить давно. Пояснювати, що це окрема країна, пояснювати, що там розмовляють іншою мовою, ніж російська, пояснювати, що взагалі існують інші мови, ніж російська, тому що славістика в Німеччині виглядає так, що всі вчать російську, а факультативно можна ознайомитись з наявністю інших слов'янських мов. I wówczas, pokazując mapę, musiałam tłumaczyć, że jest to inny kraj, że już nie ma Związku Radzieckiego. To był rok 95, ale pomimo tego musiałam podkreślić, że istnieje taki kraj jak Ukraina, że posługujemy się tam innym językiem niż język rosyjski. I w ogóle musiałam tłumaczyć, że są jakiekolwiek inne języki niż rosyjski, ponieważ slawistyki bardzo często wyglądają w Niemczech tak, że jako podstawowy jest język rosyjski, natomiast opcyjnie możesz zapoznać się z innymi językami słowiańskimi. Зараз все вже є інакше. Українців в Німеччині було більше і до війни, зараз їх просто дуже багато. І вони приносять з собою якісь знання про Україну. Teraz oczywiście sytuacja wygląda inaczej. Jeszcze przed wojną w Niemczech było sporo Ukraińców, teraz jest ich jeszcze więcej. I oczywiście oni przywożą ze sobą wiedzę o Ukrainie. Тим не менше, постійно виникають такого плану ситуації, коли доводиться відмовляти організаторам події, участі, тому що організатори події вважають, що про війну обов'язково повинні розмовляти українці з росіянами. І найкраще, щоб це були письменники, українські і російські. Вони повинні вести діалог і домовитися між собою про щось. Тим не менше, cały czas mam do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy muszę odmawiać
udziału w spotkaniach, ponieważ niemieccy organizatorzy bardzo często chcą, żeby ukraińscy pisarze spotykali się właśnie z rosyjskimi pisarzami, żeby rozmawiali z nimi, żeby uprawiali dialog, żeby znajdowali wspólny język. І буває досить важко пояснити їм, що зараз українським письменникам нема про що говорити з російськими письменниками, і ще, напевно, довший час не буде про що. І часами є дуже нелегко витлумачити тим організаторам, що наразі в тій хвилі українським писарям нема о чим, не мають о чим розмовляти з росіянами, що не мають спільних тематів. Часто доводиться бачити такі ситуації, коли, наприклад, українські біженці стоять в чергах і заповнюють формуляри на якусь там соціальну допомогу. І на цих формулярах написано для тих, хто постраждав від війни, тире українців і росіян. Często też jestem świadkiem takiej sytuacji, że jest kolejka Ukraińców, uchodźców, którzy wypełniają ankiety, by otrzymać jakąś pomoc i na tych ankietach jest napisane dla tych, którzy ucierpieli wskutek wojny Ukraińców lub Rosjan. І доволі складно мені уявити собі, що відчувають ці жінки з Бучі, які стоять поряд з російськими жінками і думають, чи не їхній чоловік зруйнував їхню квартиру. І навіть трудно мені собі виобразити, що мусять чути українські жінки з Бучі, коли стоять обок російських жінок і ще застановляють, чи то випадком не їх муж зруйнував їх дом в Бучі. Але дуже часто зовні проблема війни виглядає саме так, що в ній всі є жертвами. І це дуже, дуже тонка межа, коли вже більше не можна порівнювати, хто є більшою жертвою, хто є меншою жертвою, і наскільки емпатично влаштовувати такі зустрічі чи друкувати такі формуляри. І ця війна є окремою війною, це інформаційна війна. І często to właśnie tak z zewnątrz wygląda, że wszyscy są ofiarami wojny, że należy wykazać się empatią, no i właśnie organizować takie spotkania lub tak układać ankiety. I to jest kolejna wojna, wojna informacyjna. З точки зору Німеччини і не тільки Німеччини, Україна все ще знаходиться в постколоніальній зоні. Тобто оптика є така, що коли ми говоримо про Україну, ми насамперед дивимося на Росію. З пункту відзення Німець, Україна вчорж знайдується на обшарі постколоніальним. То означає, що коли мовимо о Україні, чонгле мусимо пам'ятати о Росії. І цю оптику треба міняти, і це є насамперед наше завдання, завдання українців, українських інтелектуалів, письменників, всіх, хто може брати участь в відповідних дискусіях і пояснювати, що це вже не актуальна оптика. І то спогляд належить змінити. Є то завдання наше, нас, українських писарів, інтелектуалістів, ті, хто можуть брати участь в такого типу дискусіях і тлумачити, що то вже є неактуальне. І цим займаються зараз, напевно, всі українські автори, яких я знаю. Дуже часто це відбувається онлайн, тому що багато хто не може виїхати з України. І тоді такий онлайн, після того, як ми говоримо про дуже поважні речі, дуже серйозні речі, дуже інтелектуальні речі, зазвичай ми залишаємося ще якийсь час і обмінюємося актуальною інформацією про те, кому де востаннє вдалося купити аптечки, бронежилети, каски, хто що перевозить, хто чим зараз займається. Тобто завжди до цих інтелектуальних дискусій додається якась така дуже-дуже практична і дуже якась така вже рутинна, вже буденна річ. І тим, що займує дуже вілу моїх знайомих писарів. Бардзо часто це відбува онлайн, тому що не всі виїхали, чи могли виїхати з України.
i po takich poważnych, intelektualnych rozmowach zawsze zostajemy jeszcze właśnie online i później już w swoim gronie rozmawiamy o takich rzeczach jak apteczki, kamizelki kuloodporne, co, gdzie, kto przywozi, czyli po takich intelektualnych rozmowach zawsze przechodzimy do rzeczy bardzo praktycznych, do codzienności wojny. To, o czym teraz powiedziałaś, jest oczywiście, przynajmniej jeśli idzie o intelektualne środowisko Europy, być może najbardziej dziś dyskutowaną rzeczą. Mówimy tutaj o kontakcie, udziale w kulturze rosyjskiej, w odbieraniu tej kultury. Zakres tej rozmowy jest niezwykle szeroki, to znaczy on zaczyna się od tego, że odrzucamy w ogóle Tołstojewskiego i nie chcemy, Tołstojewski Państwo rozumiecie, ale Tołstoj i Dostojewski. Nie chcemy w ogóle mieć z tym nic wspólnego, tak? I część europejskich intelektów, bo ja nie mówię teraz o Ukraińcach, dla mnie to, co wy mówicie, jest oczywiste, tak? Mówię teraz o tym, co się dzieje w Europie. No nie, odrzucamy po prostu, nie słuchamy Czajkowskiego, koniec, kropka. Jest cała gama tych postaw i po drugiej ich stronie jest ten głos, to wydawałoby się racjonalny, który mówi, no właśnie, co on mówi? No może Dostojewski trochę winny, ale Tołstoj dlaczego? No może imperialistyczne, nacjonalistyczne podejście większości najwybitniejszych aktorów rosyjskich nie budzi dzisiaj naszych wątpliwości i możemy sobie z perspektywy 200-300 lat powiedzieć, tak, oni są również winni, że doszło do tej sytuacji, którą znamy dzisiaj, no, a z drugiej strony padają równie racjonalne pytania. Nie, Czajkowski też. Bo teraz obie was zapytam o to. I nie chcę być prowokacyjny. Mówcie tak mocno, jak chcecie. Ja nie będę tego komentował. Nie chcesz rozmawiać z rosyjskimi autorami. Nie chcesz rozmawiać... Więcej, w Polsce jest bardzo wiele ukraińskich autorek, które nie chcą mieć... Mam to teraz na świeżo, wydajemy taką książkę, więc wiem. Które nie chcą mieć nic wspólnego z białoruskimi pisarkami i poetkami, z którymi się wcześniej przyjaźniły, które są przedmiotem represji w Białorusi. Ale tylko dlatego, że Białoruś, no wiadomo, państwowo wspiera. I właściwie to jest tylko kwestia czasu, proszę państwa, kiedy wojna zacznie się też od tej strony. Niestety tak myślę. To nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. I pytanie do was jest, to powiecie albo nie, ono jest dość intymne. Czy was osobisty stosunek, wasz, Wiktorii, Natalki i do tradycji rosyjskiej kultury, ale to mniejsze, ale do rosyjskich pisarek i pisarzy, których po prostu musiałyście poznać przez lata, jest dzisiaj równie... Nie, dobrze, jaki on jest? Co się dzieje, kiedy myślicie o autorkach, autorach, i otworzę ten nawias, i to będzie prowokacyjne, które naprawdę narażają się na represje w swoim kraju. I nie będę stawiał żadnego znaku równości, bo go nie ma pomiędzy represjami a śmiercią. Tak? Nie będę go stawiał, bo go nie ma. Znaczy jest naprawdę różnica pomiędzy tym, że ktoś pójdzie na 15 lat do łagru, a tym, że giną tysiące ludzi mordowanych albo filmowo, czyli możemy sobie na to popatrzeć z drona, albo gwałconych i mordowanych przez żołdaków wchodzących do wiosek i do domów. Nie będę stawiał tego znaku równości. Ale jednak zapytam, co wy myślicie o tych autorkach, autorach, artystach? I czy macie świadomość, to są dwa pytania, co myślicie i czy macie świadomość, że z ich perspektywy dzisiejsze powiedzenie nie, dzisiejszy bunt przeciwko temu, co się dzieje, przynajmniej nie od dzisiaj, na Boga, no, wiele artystek, artystów Rosji, a szczególnie artystek rosyjskich, buntowało się od 2014 roku przeciwko temu, co się działo w Ukrainie.
Czy to nie zasługuje jednak na uznanie, czy nie jest jakąś formą wsparcia? Wiktoria. Я почну, я в кількох аспектах відповім на це питання, але почну з того, як я насправді почуваюся. В кілька аспектах спробую відповісти на це питання, однак зачну від того, як я чую. Мені насправді дуже важко психологічно. Я постійно подорожую між тими місцями, які ви бачили по телевізору. Та з паленої Ірпінь, Гостомель. Буча насправді на вигляд виглядає менш спаленою, тому що там, власне, катували людей, але спалили менше будівель, або Салтівка в Харкові і Мирна Європа. Я в дуже дивному стані. Психічно їсть мені дуже важко, ponieważ ciągle jestem w podróży. Od spalonego Irpienia, Hostomla czy Buczy. Bucza, muszę zaznaczyć, została najmniej spalona, ponieważ tam przede wszystkim torturowano ludzi. Bywam też w zrujnowanej Sałtivce pod Charkowem i jadę później do Europy. Ось, наприклад, зараз я вам покажу, може на екрані видно, я щось кручу в руках. Це розплавлене скло з російського танку, який їхав на Київ. Teraz Państwu pokażę, może kamera to uchwyci. Ciągle coś kręcę w ręku. I jest to szkło spławione z czołgu rosyjskiego, który kierował się na Kijów. No, oczywiście, że ukraiński wojskowie ten tank zupinili i mnie bardzo raduje, że to jest właśnie spalony rosyjski tank. Oczywiście ten czołg został zatrzymany przez armię ukraińską i bardzo mnie cieszy, że jest to szkło z zniszczonego czołgu. Мені направду було би дуже психологічно важко розмовляти з росіянами, які постійно вимагають, щоб ми оцінили їхні зусилля з підтримки українців. І було б мені направду важко розмовляти з росіянами, які ciągle від нас очікують, що будемо доцінювати їх висілки власне в вспарчу України. Мені достатньо є українців, яких я маю емоційно підтримувати, щоб ще емоційно підтримувати російських письменників, які хотіли би, щоб ми їх якось, може, вибачили. Знам достатньо дуже українців, які вимагають моєго, чи потребують моєго психологічного спарча, і бракує мені сил, щоб ще давати то спарче росіянам, які власне вимагають того доцінення і спарча. Тепер аспект імперський. Колейний аспект імперіальний. Я закінчила російськомовну школу у Львові і відвідувала гурток літературний імені Олександра Пушкіна. Укінчила в Львові російськоязичну школу і учащала до кулка літератури російської імені Лермонтова. Я була талановитою ученицею і навіть брала участь в олімпіаді, в міжнародній олімпіаді в Москві з російської мови та літератури. Була дуже здольною ученицею і навіть брала участь в олімпіаді язика і літератури російської в Москві. Мені цікаво, чи можна знайти російських письменників, які будуть знати українську літературу так само, як ми знаємо російську літературу. І я цікава, чи дасть знайти російських писарів, які будуть знати так добре літературу українську, як ми, писарі українці, знаємо культуру російську. Насправді таке саме питання стосується, чи знають вони білоруську літературу чи польську літературу? Подобне можемо запитати, чи знають літературу білоруську, польську. І відповідно, наскільки глибокою зараз може бути дискусія з російськими письменниками про українську культуру? І відповідно, як дуже глибоко, речово може бути дискусія о культурі українській з російськими писарями? А мені видається, що зараз, в час війни,
як метою якої є знищити українську ідентичність, українську мову, українську культуру, найважливішим є, власне, говорити про українську культуру. Якщо вороги хочуть щось знищити, ми маємо про це говорити. A wydaje mi się, że podczas wojny celem, który jest zniszczenie naszej ukraińskiej tożsamości, języka, kultury, powinniśmy mówić przede wszystkim o ukraińskiej kulturze, no bo jeżeli coś ma być, czy nieprzyjaciel chce zniszczyć, to rozmawiajmy właśnie o tym. Тому тут, звісно, моє ставлення до білоруських письменників є інше. Я, мабуть, також просто не бачу фокусом своєї роботи зараз мати з ними дискусії, але очевидно, вони так само є, білоруська культура так само є жертвою Російської імперії. І stąd мій стосунок до pisarzy білоруських є inny. Oczywiście teraz to jakby nie jest dla mnie najważniejsza rozmowa z nimi, tym niemniej uważam, że ich kultura również jest zagrożona przez Rosję. No i ja po prostu pamiętam, że podczas tych protestów, jakie odbywały się w Białorusi, Ukraińcy no prosto jak najbardziej podtrzymywali Białorusów i wydawali i książki, interwiu z nimi, i oni byli głównymi gościami festiwalów. Prosto zaraz troszkę inny czas. Bardzo dobrze pamiętam, że podczas białoruskich protestów Ukraińcy bardzo wspierali Białorusinów, wydawali wywiady, książki, zapraszali ich na festiwale, ale no, teraz trochę jest inny czas. І найбільше, напевно, я ціную тих білорусів і білорусок, які приїхали в Україну і просто допомагають в різний спосіб, такі теж є. I najbardziej oczywiście cenię Białorusinek i Białorusinów, którzy po prostu teraz przyjechali do Ukrainy i wspierają nas na różne sposoby. І мені також подобається така форма підтримки і від російських, і від білоруських авторів, коли вони, від росіян такого не дочекаєшся, але коли вони віддають нам майданчик, віддають українським авторам право голосу. І мені би хотілося, щоб коли виникають у ці ситуації, коли українські автори не хочуть їхати на фестиваль, бо там виступають росіяни, ну, було би красиво, якби росіяни самі поступалися місцем. Оце була би підтримка. І również bardzo cenię taką formę wsparcia, gdy białoruscy pisarze, a w tym i również mogliby rosyjscy, chociaż od nich niestety nie doczekaliśmy się nigdy takiego gestu, że oni po prostu ustępują nam mikrofon. Czyli jeżeli my, ukraińscy pisarze, odmawiamy spotkania czy udziału w jakimś spotkaniu ze względu na to, że tam jest rosyjski pisarz, no to można by było oczekiwać gestu z ich strony, żeby po prostu nam ustąpili miejsca. No to przynajmniej dwóch z nazwiska mogę usprawiedliwić. Bo kiedy jeszcze nie było wojny, tak jak mówię, mieliśmy ten program tutaj prawie domykany, to tutaj byliby z nami Siergiej Lebediew i Borys Akunin. Po rozpoczęciu wojny obydwaj jednym głosem powiedzieli, ta scena jest tylko dla Ukraińców. Więc przynajmniej tych dwóch mogę usprawiedliwić, oni rzeczywiście się... tak, zrobili to, o czym mówisz. Ja uważam, że to nie powinna być... To nie wy powinniście decydować o tym, czy będziecie występować z Rosjanami. Rosjanie po prostu sami powinni powiedzieć, zaprośmy więcej Ukraińców, tak? Zmieńmy to. Natalka, twoje wrażenie. Ja naprawdę też znam rosyjskich pismenników, jaki skazali, że jakby ich zaprosili razem z Ukraińcami, oni by odmówili, prosto tomu, że im byłoby soromno dziwitysa w oczy ukraińskim pismennikom same zaraz. Tak naprawdę też znam rosyjskich pisarzy, którzy powiedzieli, że gdyby zostali zaproszeni na jedną imprezę razem z Ukraińcami, też by odmówili, tylko dlatego, że po prostu wstydziliby się spojrzeć nam w oczy. І так я знаю багато, може не багато, але знаю російських інтелектуалів, які постраждали від цієї війни, які втратили роботу, які справді серйозні мають проблеми через це.
i znam wielu, no być może niewielu rosyjskich intelektualistów, którzy również ucierpieli wskutek tej wojny, stracili na przykład pracę, mają inne kłopoty. Але йдеться в цьому бойкоті зовсім не про те, що ми засуджуємо всіх росіян, чи ми засуджуємо всіх російських письменників, чи ми відкидаємо всю російську літературу. Але в тим бойкоті не ході о тим, що потемпіями всіх росіян, всіх російських писажів, чи цілковіче відрзуцяємо культуру російську. Так як я це бачу, тут існує дві таких площини. Площина теперішня і площина така стратегічна на майбутнє. Відзу то так, що існують дві площини. Площина теперішньої oraz стратегічна, чи мислення о прийшлості. Зараз ми всі розуміємо, що для того, щоб виграти цю війну, потрібні санкції. Teraz doskonale zdajemy sobie sprawę, żeby wygrać tę wojnę, potrzebujemy sankcji. Wszyscy absolutnie jednakowo myślą, i Polacy, i Niemcy, i Europejczycy. Sankcji, nikogo nie wynikają problem z tym, że potrzebne sankcje ekonomiczne, sankcje w sporcie, sankcje polityczne, sankcje stosowne okremych Rosjan. I tutaj mamy absolutnie identyczne zdanie. I Polacy, i Niemcy, nikt nie ma wątpliwości, że potrzebne są sankcje, przy czym sankcje różnorodne i na poziomie gospodarczym, i sportowym, i wobec poszczególnych Rosjan. І чомусь виникає дискусія, чи потрібні санкції в культурі. І мені дуже дивно, що виникає ця дискусія, тому що всі ми чудово розуміємо, що саме через культуру Росія пропихає свою пропаганду не тільки в Україні, а й в усьому світі вже дуже багато років. І з якогось поводу тільки на обшарі культури повстає відповідальності, чи są потрібні санкції również в сфері культури. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że kultura jest to już od wielu lat narzędzie propagandy rosyjskiej. Тому, як на мене, починати санкції потрібно було саме з культури. Я не можу собі уявити зараз такого процесу, щоб українські письменники, які одночасно і на фронті, і на інформаційній війні, і за кордоном, і тут, повинні ще вивчати біографії всіх своїх співрозмовників, росіян, орієнтуватися в їхніх політичних переконаннях, читати їхні інтерв'ю, дивитися, яку позицію вони займають стосовно України, і тільки потім вирішувати, брати участь в цій дискусії чи ні. Моїм зданням, należało zacząć od sankcji w sferze kultury, dlatego że nie rozumiem, dlaczego ukraińscy pisarze, którzy są i w Ukrainie, i za granicą, którzy walczą na froncie albo biorą udział w wojnie informacyjnej, dlaczego my musimy przed każdą dyskusją studiować życiorysy rosyjskich pisarzy, sprawdzać, jakie mają przekonania, jakie są ich pozycje polityczne i tylko na podstawie tego decydować o swoim udziale w dyskusji. Теж не розумію, чому ми постійно повинні виправдовуватися за те, що поки там в Україні падають бомби на наших родичів, ми не хочемо розмовляти з тими, чия країна кидає ці бомби. І również nie rozumiem, dlaczego ciągle musimy się usprawiedliwiać, a że nie chcemy rozmawiać z ludźmi, których kraj zrzuca bomby na nasze rodziny. І це така актуальна версія. Це просто санкції, і частина цих санкцій, які включають дуже багато інших заборон, проти яких ніхто не виступає. Виступають лише проти заборон культурних. I jest to taki wymiar aktualny, czyli wymiar obecnych sankcji, kwestia których nie wywołuje wątpliwości, wyłącznie sankcje w obszarze kultury dlaczegoś wywołują pytania.
Інша справа – це ревізія російської літератури і її ролі в Україні і в тому, як далі ми будемо вивчати, чи будемо ми вивчати російську літературу, і як будуть її сприймати діти, які переживають цю війну. Іншим аспектом є ревізія російської літератури і її ролі в Україні, również її місця в каноні лектор oraz того, jak będą uczyć się tej literatury, czy mogłyby się uczyć tej literatury nasze dzieci, które obecnie przeżywają wojnę. Дуже часто мені доводиться відповідати на питання, чому в Україні говорять про те, що потрібно забрати російську літературу зі шкільної програми. Bardzo często odpowiadam na pytanie o właśnie ewentualność zakazu rosyjskiej literatury, czy wycofania rosyjskiej literatury z kanonu lektur. І це питання ставлять в країнах, де в шкільних програмах немає російської літератури і ніколи не було. І те питання падає в краях, де тієї російської літератури немає і ніколи не було в каноні. Тому мені це питання теж видається дивним. І dlatego таке питання видає мені дуже дивним. Але ще дивніше мені здається те, що комусь спадає на думку, таки залишити цю літературу в українських школах. І я собі не уявляю, як, скажімо, харківські діти, які пережили війну, будуть читати Лермонтова, де він буде описувати свої дії на іншій війні, такій самій війні, просто багато років тому. Але вони це сприйматимуть через свій власний досвід. Чи це можна взагалі робити таке? Jeszcze bardziej mnie zaskakuje pozycja czy stanowisko ludzi, którzy stwierdzają, że nie należy wycofywać rosyjskiej literatury z kanonu lektor i na przykład proponują zostawić w niej chociażby utwory Lermontowa, który opisuje swoją działalność czy swój udział w wojnie, wprawdzie innej wojnie, ale jednak. I nie wyobrażam sobie, jak dzieci, na przykład charkowskie dzieci, będą to czytały i oczywiście odbierały przez swoje doświadczenie tej aktualnej wojny. Та яку роль займе російська література в Україні в майбутньому, ми не знаємо цього зараз. І я дуже сподіваюся, що вона не буде настільки привілейованою, якою вона була досі. Na razie nie wiemy, jaką rolę będzie odgrywała literatura rosyjska w przyszłości w Ukrainie. Mam jednak nadzieję, że to już nie będzie tak uprzywilejowana pozycja jak obecnie. Rosyjska literatura powinna będzie wyborywać swoje miejsce w wczesnej konkurentnej borodźbie ze wszystkimi innymi światowymi literaturami i jak na mnie to jedyne, zwyczajne i normalne dla niej miejsce w Ukrainie. Moim zdaniem rosyjska literatura powinna będzie walczyć o swoje miejsce w uczciwej konkurencji, tak jak to ma miejsce obecnie na całym świecie. Ale to pytanie dalekiej perspektywy. Na сьогодні nam potrzebno wygrać wojnę. Z rosyjską literaturą my rozparamy się potem. I jest to pytanie długiej, dalekiej perspektywy, ponieważ teraz musimy wygrać wojnę. Później będziemy się zastanawiać nad rosyjską literaturą. Wygracie tę wojnę. Wygracie. A my z wami, bo jeżeli Ukraina miałaby przegrać tę wojnę, to będzie koniec Polski, koniec Europy. Już nawet nie chcę mówić, że koniec świata, jaki znamy, bo nie cały świat, jaki znamy, jest wart tego, żeby się nie zakończyć. Natomiast to powtarzamy tutaj bez przerwy, będziemy powtarzać. Walczycie o Europę, a my robimy, co możemy, żeby pomóc. Ja tylko to jedno zastrzeżenie zrobię. Państwo wybaczcie, jeśli myślicie inaczej. Jeszcze raz powtórzę. Ukraińcom w Polsce pomaga polskie społeczeństwo. Ja rozumiem, kiedy Ukraińcy mówią dziękujemy Polsce. To my was prosimy. Najpierw dziękujemy Polakom, a potem dziękujemy Polsce. Dobra?
Українці, дата там, українці насправді настільки звикли до того, яку велику роль відіграє громадянське суспільство, що коли ми кажемо «Польська», ну, ми розуміємо під цим польське сполученство. Українці так направді są przyzwyczajeni do ogromnej roli społeczeństwa obywatelskiego, więc gdy mówimy Polska, tak naprawdę mamy na myśli polskie społeczeństwo. Bardzo, bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że przed nami jeszcze w czasie tego festiwalu kilka interesujących, ważnych rozmów za niedługo, za kwadrans na tej scenie Oksana Zabuszko, a później jeszcze w trakcie festiwalu spotkacie się Państwo z Kataryną Babkiną, ponownie z Oksaną Zabuszko, z Haśką Szyjan. Może być tak, nawet jeśli nie mówiliśmy dzisiaj o konkretnych książkach naszych gościń, że Państwo te książki macie albo jeszcze zdążycie je w BookTraku pilnie zakupić. Nalegam, bo to jest tak. Państwo kupujecie książki ukraińskich autorów. Te pieniądze trafiają tam, gdzie powinny trafić. To jest sytuacja może niezbyt komfortowa, ale prawdziwa. My naprawdę jesteśmy w stanie dzisiaj książki przekuwać na naboje. Jesteśmy w stanie książki przekuwać na kamizelki kuloodporne, na hełmy, na regularną pomoc. Jeśli chodzi o ukraińską literaturę w Polsce, tak właśnie powinniśmy robić. Powinniśmy kupować i czytać Ukraińców. Czytać to jest oczywiste. Kupować też. Wszystkie pieniądze, które wydamy w Polsce na literaturę i kulturę ukraińską, dzisiaj trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne. A uwierzcie mi, że tak jak tu siedzimy, jest już piękne popołudnie teraz, tam spadają bomby. Tak? Gdybyśmy teraz otworzyli nasze smartfony i poczytali, gdzie właśnie zaczął się następny nalot. Bombami zakazanymi przez wszystkie możliwe konwencje. Bombami fosforowymi, które palą ludzi. Bombami, które palą zboże. Bombami kasetowymi, które... Nie wiem, jeśli Państwo... Cofnijcie się do reportaży z lat 90. Na przykład z Afryki, jest ich w Polsce bardzo dużo. Poczytajcie, co to są za bomby, bo myśmy już chyba zapomnieli. A okazuje się, że one leżą tysiącami w magazynach morderców i są dzisiaj zrzucane w prostej linii 750 kilometrów stąd. Naprawdę są takie rakiety, które ten zasięg mają. Na raz. Wspierajcie Ukrainę. Sława Ukrainie. Dziękujemy.